Cześć, dzień dobry, witam się z Wami spod schroniska Śląski Dom. Dzisiaj będzie coś łatwiejszego. Idziemy sobie tam, w górę doliny, na Małą Wysoką. Właśnie zrobiliśmy chwilę przerwy w schronisku. Schodzimy na poziom Wielickiego Stawu i ruszamy tam na próg Doliny Wielickiej. Ostatnio spadło naprawdę dużo śniegu. Przez chwilę była nawet czwórka lawinowa. Teraz już sytuacja się stabilizuje. Mamy dwójkę. Południowe i zachodnie wystawy powinny być w miarę bezpieczne, więc mamy nadzieję, że nam się uda wejść. Dziś raczej wielkich trudności nie będzie. Nie mamy liny, tylko jeden czekan. No ale mam nadzieję, że i tak będzie ciekawa wycieczka. Być może będzie trzeba przetorować. Tutaj nad Wielicki Staw przyszliśmy sobie zielonym szlakiem z Tatrzańskiej Polanki. Tego nie nagrywałem, było jeszcze częściowo w nocy. Zresztą trasa jest łatwa, idzie się cały czas przez las. Skończyło się przejście przy stawie. Zaraz odbijamy tutaj na próg. Ważne, żeby ten śnieg na zboczach był w miarę fajnie związany i żeby to zagrożenie lawinowe nie było zbyt duże. Letni wariant tego podejścia, w sumie ten sam, który mogliście zobaczyć przy wejściu na Staroleśny, prowadzi bardziej tą stroną. Jak jest więcej śniegu, to można iść po prostu na wprost. No i tak idziemy teraz. Kawałek drogi już za nami. Myślę, że w ciągu 10 minut będziemy ponad tym progiem. Podchodzimy po śladach rakiet. Być może wczoraj jeszcze to nie było zbyt dobrze związane. Dzisiaj już jest całkiem fajnie. Tu będzie dość czujny trawers, ale ślady są dobrze założone, więc powinno się fajnie iść. Tu po lewej Wielicki Staw wraz ze schroniskiem. No a my już jesteśmy prawie ponad progiem. Zaraz będzie znowu przez jakiś czas łatwo i w miarę płasko. No i wracamy do słońca. Powinno się zrobić cieplej trochę. No i się odsłania widok na kolejne piętro doliny. Wchodzimy na teren Wielickiego Ogrodu i będziemy się kierować teraz tam, w stronę Suchej Kopy Wielickiej. Stąd widzimy, że mamy jeszcze ślad co najmniej przez kawałek doliny. To wiem, może nawet na polski grzebień, albo właśnie na Małą Wysoką. Natomiast samej Małej Wysokiej stąd jeszcze nie widzimy. Ona jest gdzieś tam, za Suchą Kopą. Tu jest płasko, przejście przez Wielicki Ogród. Zaraz znowu będzie jakieś lekkie podejście. No i tą Suchą Kopę Wielicką będziemy obchodzić od lewej strony. Mamy kawałek podejścia zrobione. Odsłania się dalsza część trasy, a śnieg pod nogami naprawdę twardy. Fajny, jak coś takiego będzie na zboczu, to bez problemu wejdziemy. I tu się nam pokazuje Mała Wysoka. Po raz pierwszy dzisiaj widzimy wierzchołek. W sumie to są dwie drogi możliwe. Można iść albo przez polski grzebień, albo pozaszlakowo przez obłazową przełęcz. Na zimę raczej polecany jest ten drugi wariant. Idziemy dalej. Zaczynamy wejście z Suchej Kopy Wielickiej. A tutaj znajomo wyglądająca droga na Staroleśny. Dzisiaj oczywiście bez śladu. Robimy właśnie obejście Suchej Kopy. Zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja po prawej stronie, czyli podejście na obłazową przełęcz. No i tu z przodu mamy dalej ślad, który już widać, że odbija potem w stronę Małej Wysokiej. Prowadzi jeszcze inaczej niż przez polski grzebień i przez obłazową przełęcz. To znowu łatwiejszy odcinek. Myślę, że ta dzisiejsza wycieczka to zdecydowanie nie będzie nic trudnego. W sumie fajny odpoczynek po tych wszystkich durnych, staroleśnych gankach, gdzie było naprawdę grubo momentami. Tu przed sobą mamy polski grzebień, Wielicki Szczyt, tam Mała Wysoka. Teraz warianty mamy następujące. Można iść albo tu za śladem, albo w tamtą stronę na obłazową przełęcz. Zrobimy sobie pętelkę. No chyba, że tam będzie zły śnieg, to się wrócimy. Ale pójdziemy sobie przez obłazową przełęcz. Tu, gdzie jeszcze nie ma śladu. No i dobra, podeszliśmy kawałek. W lewo. Mamy podejście na grań. Ale żeby nie było tak łatwo, że sobie idziemy za założonym przez kogoś śladem, to teraz odbijamy tutaj, w stronę obłazowej przełęczy.
No i w tym oto pięknym miejscu ubieramy sobie raki i potem kontynuujemy podejście tam do żlebu. Mamy już ubrane raki. Czekam jest od dłuższego czasu. Mijamy suchą kopę wielicką. Tam w tle żleb karczmarza. Powoli się przed nami ten żleb otwiera. Widać, że nie jest szczególnie stromy. Pokrywa śnieżna w całkiem dobrym stanie. Było 5 dni bez opadów, więc już zdążyło przyzwoicie związać. A za nami taki teren. Umiarkowanie stromo. Fajnie się podchodzi. Zaraz się będzie kończył żleb. Zbocze się powinno zrobić nieco łagodniejsze. Bo generalnie teraz się mamy kierować i tak gdzieś w tamtą stronę. Jest ciężka sytuacja, bo nie widać grani. No ale teren jest łatwy, idziemy po prostu tam. Wyszliśmy ze żlebu. Podchodzimy stromym zboczem. Nie wiem, gdzie ta przełęcz. Niestety jej stąd nie widać. Odsłania się nam wierzchołek. My tymczasem wciąż podchodzimy zboczem. Przełęczy nie widzimy. Domyślamy się, że jest gdzieś tam. No tu już jest torowanko konkretne. Wygląda to tak, jakbyśmy już tu faktycznie mieli jakąś przełęcz. Może to jest ta obłazowa. A w zasadzie wierzchołek małej wysokiej to już wcale nie jest tak daleko. Myślę, że w ciągu pół godziny będziemy na szczycie. No i chyba mamy obłazową przełęcz. Udało się tutaj dojść. Nie podchodzę za bardzo. Tu mogą być nawisy. I teraz odbijamy w lewo i kierunek wierzchołek. Nie jest stromo. Trudności technicznych brak. Tu już mamy fajny, twardy śnieg. Myślę, że tak będzie aż do szczytu. Tu podejście po kamieniach. Już łatwe. No i nie wiem, czy tak właściwie to już tu nie jest szczyt. Byłem kiedyś latem na mojej wysokiej, ale miałem totalną mgłę. Nic nie było widać. O, w tym miejscu się łączymy ze śladem, który idzie stamtąd. Mniej więcej od polskiego grzebienia, choć z pominięciem samej przełęczy. Myślę, że tym wariantem będziemy właśnie schodzić dla urozmaicenia. Natomiast tutaj mamy już chyba końcówkę na szczyt. Oznaczenia żółtego szlaku. Są tabliczki, mamy szczyt. Jeszcze raz, ile czas wejścia? 2:45 polanki. Nie najgorzej. Samego iścia. Dobra, plus była pół godziny przerwy było w schronisku. Tu mamy tabliczki przeróżne z opisem panoramy. Tu w stronę Gerlacha. Tam są jeszcze dwie. Ta jest w stronę Staroleśnego i Sławkowskiego. Tutaj w stronę Doliny Staroleśnej i tam dalej 5 stawów spiskich, gdzie mamy lodową kopę, 2 durne szczyty, łomnicę, pośrednią grań. Wysoka, rysy, tam w tle czerwone wierchy, Świnica, Orla Perć. Natomiast po tej stronie Świstowy Szczyt, dalej Szeroka Jaworzyńska, tutaj Hawran, Płaszliwa Skała. Jesteśmy tu już od pewnego czasu na szczycie, jeszcze sobie pewnie posiedzimy z 20-30 minut. Potem schodzimy, ale będziemy schodzić inną drogą. Zejdziemy sobie tutaj tym zboczem, gdzieś w stronę polskiego grzebienia, jednak na samą przełęcz nie będziemy iść. Zejdziemy sobie tam niżej, gdzie wcześniej pokazywałem, że się warianty rozdzielają. No i powrót już przez dolinę, tak samo jak wcześniej. Dobra, zostawiamy szczyt, będziemy schodzić, kierujemy się tam. A tu sobie może skrót zrobimy. Ten śnieg jest przyzwoicie związany. Można pójść po prostu w dół zbocza.
Póki co idziemy tutaj przy grani, ale zaraz ten ślad pewnie odbije w lewo. Powoli kończymy ten odcinek po grani. Zaraz będzie ostre odbicie w dół. No i to się wydaje, że będzie bardziej strome nawet niż to, co szliśmy do góry. Niby stromo, ale mamy dobre stopnie. Robotę ktoś zrobił i tylko korzystamy. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest lepszy czy gorszy wariant niż to, co robiliśmy w drodze do góry. Jak patrzę na nachylenie, to jest w sumie podobnie. Tu może nawet nieco bardziej stromo. Pewne uaktualnienie sytuacji, to jest trudniejszy wariant niż tamto coś. Jest bardziej stromo. Myślę, że sytuacja lawinowa też tu była gorsza ostatnio. Przy takim śniegu to największa frajda to jest zbiegać tuż obok. I dosłownie w 2 minuty się będzie na dole. No i teraz chyba totalnie na wprost do tamtych śladów. Póki co szczyt cały dzień tylko dla nas. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze przyjdzie. No i łączymy się ze swoim starym śladem. Zeszliśmy tędy, do góry szliśmy tędy, więc całkiem fajna pętla wyszła. Myślę, że jednak ten wariant lepszy. Teraz sobie będziemy schodzić przez Dolinę Mielicką. Idziemy sobie przez dolinę z powrotem w cieniu Gerlacha. Mijamy Żlebka Czmarza. Zaraz skończymy obejście Suchej Kopy Wielickiej. Będziemy w Wielickim Ogrodzie. No i stamtąd już pewnie mamy pół godziny do schroniska. Przeszliśmy Wielicki Ogród. Zaraz będziemy przy progu doliny. Zobaczymy staw. Widać staw, widać schronisko. Zaraz schodzimy próg i będziemy na dole. Patrzcie, jakie sople piękne na tym trawersie. Chyba dzisiaj jest jednak cieplej niż zapowiadali, bo ten śnieg się robi coraz bardziej miękki. No i jesteśmy już prawie przy schronisku. Myślę, że tu będę kończył nagrywanie. Dalej jest już naprawdę łatwo, więc standardowo dzięki za obejrzenie. No i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!